Jak się wywalicie, to można odpalić motor ręką. Lecimy do garażu. Jak widzicie, alert powodziowy jest już odwołany. Woda w rzece opadła. Sprzęcik stoi. Ja gotowy oczywiście na jazdę. Troszeczkę tu bałagan będzie, więc garaż wam pokazywał nie będę. W TTR troszeczkę łańcuch pasował podciągnąć, lecz niedziela jest i nie mam zamiaru się z tym bawić. Teoretycznie wszystko nie będę szalał, więc będzie, myślę, ok. Kto nie oglądał poprzedniego odcinka, to będzie wiedział. Nie będzie wiedział, czemu wyciągłem TTR-kę, ponieważ no niestety podnóżka, stopka tutaj mi się tu odłamała, no. No i pasowałoby to zespawać. Zanim włączyłem nagrywanie, rozebrałem sobie tutaj filtr, umyłem sobie. Nie był wcale brudny, no jak to Airbox, lecz no niestety mi się tu lekko rozkleił, jak widzicie. O, niestety. Będę musiał budaprenu troszeczkę wziąć, podkleić i będzie jeszcze parę sezonów wytrzyma. Gaźnik też za bardzo nie będę czyścił, myślę. Myślę, że odpali. Troszeczkę laga mi się rozlała z tej strony, ale w TTR tyle jest fajnie, że żeby wymienić uszczelniacze, to nie trzeba się znowu nie wiadomo jak bawić w rozkręcanie amortyzatora. Po prostu wyciąga się lagę, wydubuje się uszczelniacz, wkłada się nowy i dziękuję i się jedzie dalej, nie? Dobra. Ja tutaj podkleję sobie filtr i zakładamy na motor i palimy, próbujemy palić. Tu moja super klameczka przednia, niłamka. Poprzednia się złamała, zrobiłem drobną modyfikację i jeżdżę na tym, ponieważ już się to nie psuje. Z drugiej strony tak samo, klamka się złamała, zrobiłem modyfikację. I jeżdżę na tym, dlaczego? Bo się nie psuje. Obydwie klamki jakby co mam nowe, to ja bym kiedy ktoś kupił tego pita, można powiedzieć pita, krosika, no to klamki dwie są nowe, ale nie zakładam ich, ponieważ wygodnie mi się jeździ na tych i po prostu się już nie łamią. Jak ktoś ma TTR-kę, kto mnie ogląda, to oryginalnie na dole nie ma prowadnicy łańcucha, tylko jest taki tylko plastik przykręcony z zewnątrz. Ja u siebie tutaj dorobiłem, jest to robione ręcznie, zrobiłem sobie taki właśnie bajer, żeby po prostu mi ładnie naprowadzało łańcuch na tylną zębatkę i mi to nie tutaj nie spadało. Dobra, próbujemy ją palić. Zobaczymy, czy odpali. Na pewno puści dymka, ponieważ uszczelniacz zaworowy jest jeden puszczony. Po prostu przy zakładaniu, jak robiłem kiedyś remont, prawdopodobnie go lekko uszkodziłem niechcący, bo ściągałem, zakładałem drugi raz, bo zapomniałem zaworów dotrzeć. Jeden tak nie trzyma za dobrze. Jak dłużej postoi, no to puści dymka. Mam nadzieję, że gaźnika nie będę musiał czyścić. Nie było tak źle. Kompresja jest.
i chodzi. W TTR właśnie to lubię, że chodzi strasznie cichutko, ale jak się przygazuje, to ten właśnie wydech FMF PowerCore 4 właśnie daje ten taki fajny basowy dźwięk. I właśnie robi to, co powinien wydech robić. Po prostu na niższych obrotach wygłusza silnik, a na wyższych powinien już chodzić jak rasowa bestia. Właśnie to jest to. Można bez problemu, kurde, koło domu przesmyknąć i nie powinien się nikt drzeć. No dobra, jedziemy się przejechać, sprawdzić jak tam po tej porze deszczowej to wszystko tam jest, kurde. Dobra, lecimy. Jak słyszycie pewnie głośniej opony słychać od ogólnie silnika i motocykla, więc naprawdę wydech robi robotę. Zaraz jak się dobrze rozgrzeje silnik, to przekazuję wam, żebyście sobie zobaczyli jak chodzi na wyższych obrotach. Dobra, to lecimy. Zobaczycie zaraz jak zmieni się dźwięk tyterki. Po prostu jakbym to przeszczepił do mojego pita, to na zawodach to bym zapierdzielał dwa razy szybciej i ogólnie pewniej bym się czuł, nie? Bo pita trzeba strasznie dobrze pilnować, żeby nie stracić kątu w zakręcie, bo inaczej gleba. 180 i gleba po prostu jest, nie? A w TTR-ce właśnie jest to, że jak was zarzuci, wystarczy tylko manetę przykręcić i nie wiem, no, prostuje, sam motor po prostu prostuje, jak w dużej krosówce, nie? Tak samo, po prostu o. Możecie puścić kierownicę na wybojach, na nierównościach i leci prościutko, nie? O, duży kamień, lekko mnie tylko zarzuciło, ale dalej się czułem pewnie, nie czułem się, że wywalę się. Naprawdę właśnie ta geometria ramy jest idealny motor dla osoby początkującej, która chce zacząć. Te spity, no powiem wam tak, to są zarąbiste, są tanie w utrzymaniu, lecz no niestety dla takiej osoby początkującej taka 140 może być problem, no bo ponieważ ciężko jest odpalić, w szczególności nowy motor, jak potem troszeczkę się nim pojeździ, on się dotrze, no to już kompresja troszeczkę tam wam spadnie, już nie ma tej kompresji to na, jak jest nówka, motor z pudełka. A właśnie tutaj TTR-ka jest to, że ona jest właśnie przystosowana dla tych osób, którzy chcą zacząć po prostu jeździć na motocrossie, nie? Jest bardzo, naprawdę bardzo mocny dół. Jest ciężko, naprawdę ciężko udosić ten motor. Po drugie, sam prostuje po prostu o wiele, wiele, wiele pewniej się człowiek czuje na takim motorze. No jest duży, troszeczkę jest cięższy od takiego pitbike'a, no ale za to ma zaletę taką, że jak się wywalicie, to można odpalić motor ręką. Po prostu nawet z podstawówki człowiek odpali ręką bez żadnego, ale nie ma szans, żeby wam kopek odbił. To jest właśnie to, że jest przyjazny motor dla osoby początkującej i dlatego też mi jest ciężko w ogóle się z nim rozstać, ponieważ zarąbiście się mi na nim jeździ. Jest troszeczkę niski, nie ukrywajmy, jest niższy, bo jest 80 cm do siedzenia, jest niższy od pitbike'a, no mały motorek, no nie ukrywajmy, ale za to właśnie jest to, że się pewniej czuje się, po prostu nogami się dostaje do ziemi, nie? A mylą mi się te biegi cały czas, jedyneczka. Po prostu zapierdzielacie, o. I jedziemy pod góreczkę, nawet taka ostra, no. Jedyneczka i
speedbike'a przy takich obrotach to prawdopodobnie by piernął i zgasnął, więc właśnie nie wiem co to przy tych pitach jest, ale jedziemy na trakcji, chociaż oponę mam trochę zjechaną, siądę trochę bardziej z przodu przy baku. Jedziemy na trakcji teraz. O, chwyciło przyczepność i leci do góry. Naprawdę mogę powiedzieć, dobra opona Mitas C20 do takiej TTR-ki i na enduro nie ma sobie równych. Naprawdę o wiele lepiej idzie niż nie jeden cross. Po prostu jak nie weźmiecie górki, no oczywiście przy pionach, no to takim 450 czy coś, no to wyjedziecie, no ale jak jest tylko trakcja, TTR-ko wyjedziecie wszędzie. Jak nie w linii prostej, to zygzakiem, ale wyjedziecie. Jak jest dobry rider, to pojedzie każdym sprzętem. Ja tam nie jestem specjalistą, no. Powiem wam, nie jestem specjalistą. Nie umiem za bardzo jeździć, o, tak mogę powiedzieć. Jestem amatorem. Ale naprawdę wykorzystuję każdy jeden kucyk z tego motocykla. I jeździłem z niejednym człowiekiem, kurde, na przykład na Hondzie CRF450 i ja TTR-ko wyjeżdżałem, a gościu mimo tych 60 koni nie mógł dojechać. Naprawdę, no, teraz już mam trójeczkę, no. No i prawie silnik się, obroty nie wiem jakie, nie mam licznika, więc nie powiem wam jakie obroty, no ale po prostu tutaj widać tą moc czterosuwa, przewagę nad dwusuwem, który trzeba kręcić. Bo jak ktoś tak lubi tak na spokojnie się przejechać w las, popatrzeć, pozwiedzać, jest to zarąbista opcja. Po prostu jak się dba o taki silnik, to on będzie chodził wieki, naprawdę wieki będzie chodził. Dzisiaj będzie taki odcinek gadany, można to nazwać jakimś vlogiem, nie wiem, możecie się wypowiedzieć w komentarzu. Chociaż no, ja za bardzo z gadania dobry nie jestem. Po czym widać na filmikach z WS-ki dużo jest duże koła to wybierają kamyczki. Chociaż zawieszenie trochę kitowe, mogłoby być lepsze. Ale to jest opcja przeszczepić od Hondy, znaczy od Yamaha Z80-85, więc więc problemu nie ma, może kiedyś zrobię taki projekt. Właśnie sobie przeszczepię zawieszenie, zrobię sobie taką super TTR-kę. Ale to jak dorobię się jakichś pieniędzy większych i będę mógł na to przeznaczyć. Dobra, spróbujemy TTR-ko na koło. TTR-ko o wiele łatwiej. Paliwa mało. Przylało prawdopodobnie. Też nie ma takiego agresywnego, nie ma tej swojej agresywności, więc jak się przykręci manetę, to ona się nie zbiera tak. Za krótkie biegi po prostu. Da się je wydłużyć, ale wtedy już straci się moc. Ciężki jest przód, właśnie ze względu na to, że jest ciężki przód, według mnie jest łatwiej wyczuć ten moment idealnego balansu. Ja właśnie mogę, przynajmniej mi się wydaje, no i nie jest taka agresywna, więc łatwiej operować gazem. Łatwiej gazem operować. O wiele łatwiej. Bąż. Co my tu mamy? Żmiję czy za skrońce? Chyba za skroniec. Była żmija, to by mnie już dawno ujebała. Co my tu mamy? Padalec.
Albo i nie. Się ustawia do ujebania. Nie wiem, kurde. Nie chcę mi się sprawdzać na ręce. Dobra, lecimy dalej. Jak mówiłem wam wcześniej, TTR-ka to jest taki sprzęt do jazdy enduro amatorskiej. Amatorskiej jazdy enduro. Jakby ktoś chciał po prostu tak sobie polatać na spokojnie, nie? Lecimy na dół zobaczyć, jak tam. Mam nadzieję, że żadnych leśniczych ani nic nie będzie. Teoretycznie to są lasy prywatne, więc nie powinni być, ale wierzcie mi, wpierdalają się wszędzie. O, jak tu woda szła. Potrafią nawet się doczepić, kurde, jak się jedzie do prywatnego lasu. Zwierzynę straszy. A potem w zimie nie ma się co jeść, kurde. Ale ślisko, oj! Kurde, woda tu szła. Chociaż nie tak strasznie wysoko, ale szła woda. Ale błotko, jasny pieron. Kurde, wydawałoby się, że nie ma w ogóle błota, a tu kurde grząsko jak nie wiem co. Teraz muszę tu podjechać za karę. Może złoto gdzieś wymyło. Wbrew pozorów w Polsce są duże pokłady złota. Kurde, nam nie trzeba było gazować. Lecimy. Się rozpędzić, bo ściąga. O kurde, jasne, tylko na ślisko. Muszę się rozpędzić, deszko. Ślisko jak nie wiem co. W Nikersach to ciężko ustać. Wymyło pełno korzeni, więc się nie dziwmy. Dobra. Bujeczka. Elegancko. Nawet mogę na jedynce delikatnie. Więcej gazu bym wydał. Dobra, lecimy tu, przez bezdroża. Jak tak jeździcie jak ja teraz. Naprawdę nikt was nie słyszy z daleka. Możecie delikatnie właśnie. Delikatnie możecie sobie pojeździć. I mi się wydaje, że w wydechu o to chodzi, żeby nie stracić mocy, ale żeby był cichy motocykl. Zastanówcie się nad tym, co mówię. Może w przyszłości zamontuję dwa wydechy do RCU, dwa razy Leo Vinci. I sprawdzimy, czy się uda go wygłuszyć, wyciszyć. Zobaczymy, jak się uda przejechać. Żadnego, ale bezproblemowo.
nie ściąga w ogóle przyczepność. Idealna. Polecimy ścieżką saren. Jak sarny wydrypciły i inna zwierzyna, polecimy ich ścieżką. Pewnie tutaj już jest w okolicy, jakby jakiś stary moher szedł, to by powiedział, że tutaj krosowcy jeżdżą często. Krosowcy często jeżdżą i dlatego takie ścieżki są. Ach, te mohery. Dobra, lecimy. No i jakby ktoś pytał, no, bo co chwilę się mnie pytacie, ile chcę za TTR-kę, czy jest na sprzedaż? No jest na sprzedaż. Jak ktoś mi da 4000 za takim stanie, jak jest teraz, to mogę sprzedać. Taniej nie sprzedam. Nowy taki motocykl, możecie sobie sprawdzić. Kosztuje 15 tysięcy. I naprawdę TTR-kę można super stuningować. Jak ktoś ma pieniądze i się mu chce, to naprawdę TTR-kę można super stuningować. Po prostu mówię, no, załatwi sobie cały przód od na przykład takiego YZ85 busówie, no to bez praktycznie żadnych przeróbek da się to przeszczepić. I naprawdę wtedy motocykl się zmienia nie do poznania. A silnik też da się podtuningować, ten co ja mam, bo ja tylko zostałem przy tuningu, że zmieniłem zawory na lepsze, troszeczkę twardsze sprężyny i zmieniłem cylinder na Nikasil. Cylinder na Nikasilu zmieniłem, żeby był teraz, jest 150 pojemności. Wydech też jest nieseryjny, już go tak nie blokuje jak na seryjnym. Fajny dźwięk. Przy niższych obrotach jest fajnie cichutki, jak się przygazuje, zmienia na taki fajny basowy dźwięk. Wydech jest markowy. No i tyle. No, dobra, ja będę kończył. Jeszcze mam trochę do porobienia. Niestety. Więc my się widzimy w kolejnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się. Standardowo, hej!